Dzień dobry. Widzieliście kiedyś w internecie, powiedzmy, przepis na parówki? Nie mam na myśli tego, co można z parówek zrobić, ale jak zrobić parówki. Pewnie nie. Albo chipsy, takie jak kupuje się w sklepie tych głównych marek. Także nie. To oznaka najprawdopodobniej, że taka potrawa czy taki produkt spożywczy jest tak zwanym produktem wysoko przetworzonym, czy należy do grupy żywności wysoko przetworzonej. To znaczy, że nie można go zrobić w domu, we własnej kuchni z wykorzystaniem takich standardowych kuchennych metod, kulinarnych metod. I dzisiaj o tym trochę powiem, bo te produkty, oczywiście nie popadając w jakieś hiperbole, bardzo często wpływają na nasze zdrowie, na nasz dobrostan fizyczny i raczej wymieniane są w kontekście negatywnego niż pozytywnego wpływu. Ja dowiedziałem się o bardzo ciekawym badaniu. Zanim jednak więcej szczegółów na ten temat, krótki segment sponsorowany. Yay! A sponsorem dzisiejszego odcinka są wszyscy patroni kanału na Patronite. Maszyna losująca wybrała te 5 osób, którym dziękuję. Tutaj jest raz, 2, 3, 4, 5. Pewnie nie trafiłem palcem, ale co tam. Wszystkim serdecznie dziękuję. Wszystkim niewymienionym również serdecznie dziękuję. Jeżeli chcielibyście dołączyć do tego grona i wesprzeć rozwój kanału, link zostawiam w opisie. Yay! A teraz do rzeczy. Do tematu odcinka. Do tego, jak wysoko przetworzona żywność wpływa na nasze, no nie geny, na nasze telomery, na nasz genom, na nasze DNA, na nasze chromosomy. Zresztą zrozumiecie za chwilę. Zanim powiem o konkretnych wynikach eksperymentu, który śledził przez kilkanaście lat stan chromosomów osób, które spożywają różną ilość wysoko przetworzonej żywności, musimy sobie powiedzieć o telomerach. Telomerach, które są takimi zakończeniami chromosomów. Telomerach, które są, zdaniem wielu badaczy, wskaźnikiem takiego starzenia na poziomie genomu. To znaczy, przy każdym podziale komórkowym telomery ulegają skróceniu, a to wszystko dlatego, że stanowią one takie zabezpieczenie na wypadek błędów w kopiowaniu DNA. Jeżeli ma się coś stać nie tak, to większe ryzyko, że coś pójdzie nie tak, jest blisko końców nici DNA, a więc blisko końców chromosomów. I tam właśnie są takie sekwencje, powtarzające się sekwencje nukleotydów, które, jeżeli zostaną, powiedzmy, skrócone, pomylone i tak dalej, to obędzie się bez poważnych konsekwencji dla dobrostanu komórki, dla funkcjonowania komórki. Niemniej, kiedy telomery są już bardzo krótkie, to komórka bardzo często przechodzi w tak zwaną apoptozę, czyli program śmierci. Umiera. A więc długość telomerów jest związana z tym, jak dużo podziałów w komórce zostało. Oczywiście to jest duże przybliżenie, czy powinienem użyć tego magicznego znaku, ale możemy tak o tym wszystkim myśleć i możemy to jeszcze inaczej sformułować, że długość telomerów jest takim wskaźnikiem starzenia komórki, czy skracanie telomerów w tym wypadku jest takim wskaźnikiem starzenia na poziomie komórkowym. I teraz do rzeczy. U osób, w których jadłospisie znajdują się przynajmniej 3 posiłki zawierające wysoko przetworzoną żywność, a mogło to być choćby płatki na mleko, obserwuje się krótsze telomery w porównaniu do osób w tym samym wieku, czy w porównywalnym wieku, które żywność wysoko przetworzoną konsumują rzadko. I nie jest to takie o badanie po prostu, które polega na tym, że wzięto osoby z ulicy, przebadano je, przeankietowano i opublikowano wyniki. Nie. Objęło ono 900 osób, które śledzono i których genom badano od 2008 roku, jednocześnie cały czas monitorując ich nawyki żywieniowe. Podzielono tę grupę na 4 podgrupy w zależności od tego, jak dużo wysoko przetworzonej żywności spożywają. No i w związku z tym na przestrzeni 12 lat, bo to jest badanie, które drukiem ukazało się w 2020 roku, można było wyciągnąć takie już dosyć znaczące i dosyć wiele mówiące wnioski. Właśnie związek długości telomerów z tym, jak odżywia się dana osoba. A wyniki są takie, że w zależności od tego, jak dużo tej wysoko przetworzonej żywności konkretne grupy spożywały, czy podgrupy spożywały, i cały czas będziemy porównywać do grupy, która jadła jej najmniej, prawdopodobieństwo wystąpienia skróconych telomerów rosło proporcjonalnie do spożycia
tejże wysoko przetworzonej żywności i wynosiło kolejno 29%, 40% i aż 82% w grupie, która jadła tej żywności wysoko przetworzonej najwięcej. Tak więc wyniki są dosyć jednoznaczne, wiele mówiące. Styl naszego życia może wpływać na procesy starzenia na poziomie komórkowym. A przez styl życia rozumiem m.in. nawyki żywieniowe i oczywiście to nie jest tak, że wszystko co naturalne będzie oczywiście o niebo lepsze, ale wysokie przetworzenie czy duże ilości różnych dodatków do żywności mogą wpływać na jej oddziaływanie na nasz organizm. Na różne sposoby, o tym się teraz nie będę rozwodził. Zanim jeszcze się pożegnam, krótkie prokrastynatorium, żebyście wiedzieli, co można zrobić dzisiaj jeszcze z wolnym czasem. Jej! A dzisiaj propozycja, którą podrzuciła mi w jednym z komentarzy pod poprzednim odcinkiem Ewa, naturesoundmap.com, czyli strona, na której można sobie posłuchać odgłosów natury z różnych części świata. Jeżeli chcecie wiedzieć, jak na przykład brzmią żaby z Delty Nigru, proszę uprzejmie. Albo las deszczowy z Australii? Nic prostszego, dosłownie dwa kliknięcia i możecie posłuchać. Więc jeżeli chcecie posłuchać tych dźwięków, link także zawarty będzie w opisie, czy znajdziecie w opisie, a teraz przechodzimy do zakończenia. I oczywiście ten odcinek musi zmierzać do tego, że do pewnego stopnia jesteś tym, co jesz. Nawet jeżeli ktoś ma predyspozycje genetyczne, dziedziczne do wystąpienia cukrzycy, to może zapobiec wystąpieniu tej choroby zdrowym trybem życia, aktywnością fizyczną, zdrowym snem, unikaniem stresu, a także odpowiednią dietą. I tego typu badania, o których dzisiaj krótko opowiedziałam, tylko ugruntowują te obserwacje. Jak przejść od tego do zakończenia odcinka? Nie wiem, dlatego po prostu podziękuję Wam za uwagę. Podziękuję wszystkim patronom, którzy dzisiaj znaleźli się w segmencie sponsorowanym. Przypomnę, że linki są w opisie i do zobaczenia. Do usłyszenia.